Projekt objęty wspólnym tytułem Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej miasta Suwałki w październiku minionego roku otrzymał wsparcie rządowe sięgające niemal 30 milionów złotych. Poprawa miała dotyczyć czterech obiektów, z których jeden to basen wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz pozostałej infrastruktury przy szkole podstawowej nr 10 w suwałkach. Remontu podjęła się suwalska firma, która za właściwie nowy obiekt dostanie aż 16,5 miliona złotych. To ogrom pieniędzy, ale i ogrom pracy. Drugie co do wartości zadanie dotyczy szkoły numer 5. Tutaj za niemal 13 milionów, w miejscu zapuszczonego starego boiska do piłki nożnej, pojawi się zupełnie nowe, ze sztuczną nawierzchnią. Będzie tu również nowa bieżnia, powstanie boisko do piłki plażowej, dwie skocznie, rzutnia oraz niezbędne zaplecze. Na tym jednak nie koniec inwestycji. W tej samej szkole za 7 233 000 złotych przebudowany i wyremontowany zostanie blok sportowy złożony z dwóch dużych i dwóch małych sal gimnastycznych oraz sali do zajęć korekcyjnych i zapleczem szatniowym. Łącznie więc placówka wzbogaci się o obiekty znacznie więcej warte niż pływalnia w dziesiątce. Trzecia co do wartości kwota również z będzie na boisko. Tym razem przy szkole podstawowej nr 7, gdzie dzieciaki w niedalekiej przyszłości będą mogły cieszyć się nową nawierzchnią, nowym wyposażeniem i nowym ogrodzeniem. Całość ma kosztować niespełna 1 700 tysięcy zł. Najmniejsza inwestycja wykonana zostanie w szkole podstawowej nr 2. Tu na nową nawierzchnię boiska miasto wyda 1 dwadzieścia 000 Ogółem więc, jak łatwo policzyć, na poprawę wyglądu i funkcjonalności szkolnych obiektów sportowych miasto wyda ponad 39 milionów złotych. Na szczęście dla dzieciaków i miejskiego budżetu pieniądze pozyskane z programu inwestycji strategicznych pokryją aż 76% tych wydatków.